przymus Ewangelii, konieczność wynikająca z Ewangelii Jana, trzeci rozdział. Musicie się na nowo narodzić. W Słowie Bożym w rozdziale trzecim Ewangelii Jana znajdujemy wypowiedź Pana Jezusa, zaskakującą i niezrozumiałą dla jego rozmówcy, nauczyciela w Izraelu, Nikodema. Chodzi mianowicie o nowe narodzenie. Pan Jezus wskazał Nikodemowi na konieczność nowego narodzenia, wyjaśniając mu po kolei, co ono oznacza. Kiedy mówimy o narodzeniu się na nowo, mamy na myśli przemianę porównywalną na przykład do tej, jaka towarzyszy pojawieniu się dorosłego motyla, który jeszcze niedawno był w stadium poczwarki. Dorosły motyl jest tak pięknym stworzeniem, że w niczym nie przypomina swojej pierwotnej postaci, czyli larwy. Podobne przeobrażenie zachodzi, gdy martwy duchowo człowiek zostaje narodzony, zrodzony na nowo i staje się dzieckiem Bożym. W niczym nie przypomina już potępionego przez Boga grzesznika, jakim był przedtem. Bóg jest dobry i Bóg jest święty. Człowiek z natury nie jest ani dobry, ani święty. A to sprawia, że bez narodzenia na nowo nie może on mieć właściwych relacji ze świętym i dobrym Bogiem. Nienarodzony na nowo człowiek jest daleko od Boga. Chociaż porównanie duchowej przemiany człowieka do przeobrażenia się motyla nie jest do końca doskonałe, bo naturalną rzeczą dla motyla będącego w stadium poczwarki jest przejście do etapu dorosłego motyla, jednak w przypadku zgubionego grzesznika, a jest nim każdy, kto nie narodził się na nowo z Boga, przemiana w dziecko Boże nie następuje w sposób naturalny czy automatyczny. Pan Jezus powiedział do Nikodema: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, trzeci werset. Chwilę później Pan Jezus dodaje: nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Ewangelia Jana 3:7. Pismo Święte wielokrotnie stwierdza, że aby mieć życie wieczne, konieczne jest nowe narodzenie. Narodzenie na nowo jest podstawowym probierzem tego, czy ktoś jest dzieckiem Bożym, czy pozostaje nadal w śmierci, służąc diabłu. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, dziesiąty werset. Narodzenie na nowo jest początkiem życia z Boga. Odróżnia ono każdego prawdziwego chrześcijanina od religijnego, martwego duchowo, zapracowanego wyznawcy, niewierzącym, ale praktykującym. Wierzącego, ale praktykującego, który jest chrześcijaninem jedynie z nazwy. Wykrzywiającym proste drogi pańskie, pełnym wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności, synem diabelskim, nieprzyjacielem wszelkiej sprawiedliwości. Tak mówią nam Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, 10 werset. Narodzenie na nowo decyduje o tym, czy ktoś jest duchowo odrodzonym nowym stworzeniem, czy istotą nadal pogrążoną w swoich grzechach, na której ciąży Boży gniew i wyrok Jego sądu, skazującego na wieczne potępienie. Pan Jezus Chrystus podczas rozmowy z Nikodemem mówi o konieczności nowego narodzenia. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, od 3 do 7 wersetu. Pan Jezus wyjaśnia przy tym, że nie chodzi o ponowne, cielesne zrodzenie człowieka, lecz o jego narodzenie się z Ducha Świętego. Dzięki nowemu narodzeniu z Boga człowiek staje się nową istotą, a Duch Święty wyposaża go całkowicie nową, świętą i wieczną naturę.
Dzięki nowemu narodzeniu z Boga człowiek staje się nową istotą, a Duch Święty wyposaża go w całkowicie nową, świętą i wieczną naturę. Co to znaczy narodzić się na nowo? Narodzenie się na nowo jest jednorazową, trwałą, nieodwracalną, nieutracalną przemianą duchową, która daje człowiekowi pewność, że druga śmierć nie będzie miała już nad nim mocy. Nowe narodzenie dokonuje się na drodze upamiętania się poprzez uwierzenie Jezusowi Chrystusowi, porzucenie złej drogi ufania samemu sobie i osobiste uznanie się za grzesznika przed Bogiem, uznaniu się przed Bogiem winnym i zasługującym na wieczną śmierć. Innymi słowy, chodzi o przyjęcie daru łaski w postaci zastępczego dzieła Chrystusa na Golgocie. Bóg, widząc taką szczerą wiarę w absolutną wystarczalność Jezusa, chętnie przebacza grzesznikowi na mocy doskonałego dzieła swego Syna i czyni go duchowo nowym stworzeniem. Narodzenie na nowo jest dziełem Boga, nie dziełem człowieka. Równocześnie z narodzeniem na nowo Bóg daje człowiekowi zbawienie, przebaczenie ofiarowane z łaski. W czasie narodzenia na nowo Bóg daje też pewność trwałego odpuszczenia grzechów, zapewniając, że nigdy już ich nie wspomni, w wyniku czego zbawiony nie ma już żadnej świadomości grzechu, gdy raz na zawsze został oczyszczony, o czym powiadamia nas Hebrajczyków 10 rozdział 2 werset. Chciej skorzystać z tak wspaniałej Bożej oferty dostępnej na mocy dzieła Jezusa Chrystusa. Zapragnij, tak jak motyl, przeobrażenia. Niech jeszcze dziś nastąpi Twe nowe narodzenie, jeszcze dziś uzyskaj zbawienie i pokój dla Twojej udręczonej duszy. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Ci wieczną karą. Co masz czynić, abyś był zbawiony? Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie Twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast Ciebie. Możesz skorzystać z Jego zastępczego, doskonałego dzieła. Jak? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Tak mówią nam Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset.